Cześć, nazywam się Mariusz Stępiński, jestem młodzieżowym reprezentantem Polski lat 21. Oglądacie Extra Time. Kroki, które postawiłem w piłce, zaczęły się w Błaszkach. To jest taka mieścinka, że tak powiem, która leży na granicy województwa wielkopolskiego, a województwa łódzkiego. Nie pamiętam, ile dokładnie miałem wtedy lat, 10 albo 11. Chodziłem jeszcze do podstawówki, jeździłem na liczne zawody, które były organizowane przez szkołę, ale w klubie nie występowałem, nie trenowałem na co dzień. Pewnego dnia zachęcił mnie do tego trener, który trenował ekipę starszą ode mnie o 2 lata, czyli rocznik 1993, który powstał w ówczesnym czasie. I długo zwlekałem, powiem szczerze, na pójście na ten pierwszy trening, ale zdecydowałem się i od tej pory nie zaprzestałem trenować. Szczerze mówiąc, nie było chyba takiego. Gdzieś tam przypatrywałem się grze FC Barcelony. Oczywiście lubiłem ten klub zawsze, ale jeżeli już mam takiego wybierać, to gdzieś zacząłem kibicować tej Barcelonie, jak przyszedł tam Ronaldinho. To był taki zawodnik, którego lubiłem bardzo, ale jakimś idolem go nie mogę nazwać, bo to jest zupełnie inny zawodnik, dysponuje zupełnie innymi predyspozycjami do gry niż ja, także jakimś wielkim idolem, którego mu podpatrywać, nie mogę go nazwać, tylko po prostu takim ulubionym zawodnikiem z dziecięcych lat. Miałem chyba wtedy 14 lat. W ogóle się tego nie spodziewałem, ale przyszło powołanie do klubu. Byliśmy wtedy akurat z drużyną, w której grałem, Pogonią z Duńska Wola, na turnieju Remes Cup w Opalenicy. Tam mi trener powiedział o tym powołaniu, że jestem powołany do listy 24 zawodników. Wtedy powstawał rocznik 1995, to była w ogóle pierwsza konsultacja, jaka była zorganizowana dla tego rocznika. Najpierw była konsultacja z moim udziałem i potem były jeszcze kolejne dwie. Na każdej było 24 zawodników i z tych łącznie 3 konsultacji trener wybierał najlepszą 18, która miała się zmierzyć w meczu z Łotwą. Znalazłem się w tej 18 i zadebiutowałem w meczu z Łotwą w Gołdapi. Mając 14 lat, wychodzisz na boisko, słyszysz hymn, głośno go śpiewasz, także to są takie niezapomniane odczucia i będę je pamiętał do końca życia. Tym bardziej, że jeszcze ten mecz wygraliśmy 4-0 i udało mi się strzelić bramkę w debiucie, także mój debiut w reprezentacji Polski był bardzo udany. Tych tutaj można to rozgraniczyć w jakiś pewien sposób, bo będąc z Duńskiej Woli miałem trenera, który rzeczywiście był takim naszym drugim ojcem jakby. Ja też wtedy już nie mieszkałem z rodzicami, bo miałem 13 lat, wyjechałem z domu po to, żeby grać w piłkę i gdzieś tam bardzo mi pomagał, bardzo czuwał nad moim rozwojem, też moją szkołą. Także to był taki drugi tata. Fakt, że też mieliśmy bardzo dobry rocznik. Znaczyliśmy dużo w województwie łódzkim. Udawało nawet nam się pokonać UKS SMS Łódź, który był w tamtym czasie bardzo dobrym zespołem w każdym roczniku, bo dużo tam zawodników przychodziło z całej Polski do klas gimnazjalnych. A tam udało nam się
wtedy nam się udało wygrać z nimi, będąc z miasteczka, które ma 40 tysięcy mieszkańców. Także no, tutaj gdzieś była też rola tego trenera, który umiał z nami pracować, umiał do tego podchodzić. I na taki pierwszy przykład podałbym jego, a drugi przykład to już był Widzewie Łódź. Rzeczywiście trener Mroczkowski potrafił z tymi zawodnikami młodymi pracować. Także no, to jest taki drugi trener, którego na poziomie ekstraklasy spotkałem i tych młodych zawodników rzeczywiście dobrze wprowadza do zespołu i po prostu umie z nimi pracować. No, nie wiem, czy to jest podyktowane tym, że w przeszłości pracował już z młodzieżowymi reprezentacjami, czy nie, ale no, są takie fakty, że czyny przemawiają za nim. Chciałbym Wam dla wszystkich młodych chłopaków przekazać taką wiadomość, że jeżeli nie spróbujecie, to na pewno nie będziecie wiedzieć, jakby to było, gdybyście spróbowali. Także musicie walczyć na każdym treningu, nie poddawać się, nawet jak są to cięższe chwile, i dopiąć swego, stawiać przed sobą cele, mieć marzenia i po kolei starać się je spełniać. Także no, to jest taka moja rada, której się przestrzegałem, no i przestrzegam do tej pory. Mam nadzieję, że jakiś sens z tego wyniesiecie.